Dziś prośmy o Ducha Świętego. Pamiętajcie, diabeł może naśladować wszystko. Są ludzie, którzy są poranieni z różnych grup modlitewnych. I przyjeżdżają czasami do mnie i mówią mi z różnych, i z Polski, i tutaj, bo tam ktoś, jakiś prorok powiedział, bo tam jakaś pani miała wizję, bo tam coś jeszcze, bo tam ktoś padał, a tam ktoś rzucał się po ziemi. Trzeba uważać, kto na was ręce kładzie. Trzeba uważać, co się robi, żeby nie wpaść w jakieś zło. Nie każdy upadek w Duchu Świętym jest upadkiem. Czasami diabeł, ja nieraz wyciągam rękę, ktoś od razu upada. To znaczy, że czasami diabeł nie chce, żeby ta osoba była na nią się modlić. Czyli to robi, osoba idzie na ziemię, prawda? Ale to od razu widać, kogo jest, bo potem za chwilę zaczynają trzepać, trząść i tak dalej. To jest duch. I ludzie mówią, o, upadła w Duchu Świętym. Boże, Bogu niech będą dzięki. Ja tym Duchem Świętym nie upadła. To nie jest w ogóle ważne, czy ktoś upada, czy nie upada. To są znaki, które mogą być, ale to nie o to chodzi. Bo dzisiaj ludzie, o, ktoś upadł, o, łaski dostąpił, a drugi nie upadł. Dlatego dzisiaj wam mówię, to nie jest ważne. Ważne jest to, co się stanie w twoim sercu. Ważne jest to, jak otworzysz się na łaskę Ducha Świętego. Czyli wiele proroctw różnych, ale najważniejsze, diabeł może naśladować wszystko oprócz dwóch rzeczy. Wiecie, jakich dwóch rzeczy nie można naśladować? No i posłuszeństwa. Pokory i posłuszeństwa diabeł nigdy ci nie będzie naśladował, bo nie da rady. Bo był nieposłuszny i niepokorny. Resztę wszystko może naśladować. Także trzeba mieć oczy otwarte. Może ci choroby uleczyć, bo tam się poszło do znachora, a tam był bionegoterapeuta, a już ten raka nie ma, a tu uleczył, a to diabeł może wszystko. Jak nałożył chorobę, to ją weźmie, żeby cię zwieść. Ale potem są gorsze rzeczy, się dzieją z tobą. Bo nagle po tym wielkim pokoju i wspaniałości przychodzi straszliwa jazda. I potem dopiero z ratunku się woła. Także nie patrzmy na te zewnętrzne strony. Patrzmy na to, co dzisiaj się stanie w twoim sercu. I to nie tylko tu się stanie, że coś nagle będzie cud i wyjdziesz zupełnie inną osobą. To nie o to chodzi. Ale to będzie proces, który może cię doprowadzić kiedyś do totalnego oczyszczenia. Do jakiejś spowiedzi, która może o wielu latach będzie prawdziwa. Będzie szczera, otwarta. Powiesz o tym wszystkim, co się wydarzyło w twoim dzieciństwie. O tych bólach, których ludzie nigdy nie mówią. Wiecie, jak ludzie nigdy nie mówią? Księdza, a tego nigdy nikomu nie mówiłam. No więc dlatego jesteś w bólu. I jak trudno się otworzyć na te rany, na to wszystko, co kiedyś wydarzyło się w dzieciństwie. I to są... Dzieciństwo jest najbardziej delikatnym momentem, najbardziej delikatnym momentem w życiu człowieka. Większość rzeczy, które się wydarzyła, to jest od łona matki do mniej więcej 16 roku życia. To jest okres, w którym człowiek albo przegrał, albo wygrał. I największe scharatania, bóle, rany, to mniej więcej mają miejsce. Bo w ten czas jesteśmy dziećmi. Wierzymy, ufamy i w ten czas robi się głupoty również, bo nie jesteśmy doświadczeni. A potem cały ten ciężar dzieciństwa musimy ze sobą dźwigać. Także nie chcę już dłużej mówić, ponieważ tu można mówić i mówić o różnych rzeczach. O to chodzi, żeby wam otworzyć oczy na tą inną rzeczywistość, na to, co istnieje, co jest w tobie, nie tylko bijące serce, nie tylko nasze narządy wewnętrzne, o które tak dbamy i boimy się, żeby czasem nie było jakiegoś raka, tego szał od razu, bo już umieramy. A co to jest, gdy chodzi o naszą duszę, co się dzieje? Tam jest dopiero rak duszy, tam jest dopiero stan przedzawałowy, tam jest dopiero po wylewie, o którym sobie nawet nie zdajemy sprawy. Tylko, że odchodzimy od Boga i Bóg dla nas staje się kimś zupełnie obcym. Także dziś, kiedy będzie tu Jezus, kiedy będziemy się modlić, nie patrz na mnie, bo ja nie jestem Jezusem, patrz na Niego i powiedz Mu dokładnie, co cię w sercu boli. Kiedy będziesz w wyznaniu wiary, wyznaj tą wiarę prawdziwie. Patrz się na Niego i powiedz, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Uwolnij mnie od tego, czy od tamtego, cokolwiek jest twoim bólem. I potem będziemy uwielbiać Pana Boga i potem będę mówił modlitwy uwolnienia i na końcu będę modlił się nad każdym, kto będzie chciał przyjść tutaj po modlitwę.
Ale proszę jeszcze raz powiedzieć, proszę nie patrzeć się na upadki, bo ja nie chcę żadnych upadków, nie chcę nikogo, żadnych manifestacji. Chcę po prostu modlić się w ciszy nad każdym z was. Przed mszą świętą modliłem się, żeby nic się nie działo, żeby był spokój i cisza, żeby nam tutaj nikt z zewnątrz, żadne demony nie wchodziły, nie przeszkadzały, nie robiły. Także będzie zupełnej ciszy i powadze. Ale radujmy się, bo dzisiaj jest wasz dzień. Dzisiaj Pan chce dotknąć wiele serc. Już skończyłem.